znakomite. Panie Aniu, gdzie są najlepsze lody we Wrocławiu? Nie chwaląc się, ale chyba Barton. Barton, czyli musimy powiedzieć, Wrocław Nieoczywisty gości dzisiaj w Domu Lodów Barton, a naszą gospodynią właściwie, a nie gościem, jest pani Anna Barton, założycielka i twórczyni wszystkiego. Pani ma powody do tego, żeby mówić, że te lody są najlepsze, ale do tego za chwilę. Pani od dzieciństwa marzyła o tym, żeby zajmować się tylko i wyłącznie robieniem słodyczy? Nigdy o tym nie myślałam. Poważnie? Tak, z zawodu jestem pielęgniarką. Czy nic wspólnego z cukiernictwem? Tak, tak, i to był mój ulubiony zawód, pielęgniarka. Wykonywała go pani, jak rozumiem, tak? 15 lat pracowałam jako pielęgniarka w wojewódzkim szpitalu, tu na pracy 1 maja. Wie pani co, to skoro tak, to mamy taką prośbę. Opowie nam pani swoje koleje losu od tego momentu, kiedy była pani pielęgniarką, do tej chwili, kiedy jesteśmy dzisiaj, bo to pokazanie twardego człowieka, bardzo pokornego i bardzo pogodnego, tak jak pani jest. Możemy panią o to wypytać? To proszę bardzo, proszę. Zwłaszcza, że na starcie to chyba nie były łatwe czasy, bo to są początki lat 70. Tak, w 71 roku otworzyłam pierwszą lodziarnię. Ale co się stało, że pani postanowiła przestać być pielęgniarką, a otworzyć lodziarnię? Wie pan, tak się w życiu ułożyło, że mój mąż pierwszy prowadził też firmę prywatną, instalatorstwo elektryczne i narobił długów. To nawet nie on, tylko żerował kolegom. I później za te długi komornicy wszystko z domu mi zabrali. Ale to też zawód daleki od tego, co pani robi w tej chwili. Tak, tak. Zabrali mi komornicy wszystko z domu, ja będąc pielęgniarką jeszcze wtedy, tak. No i ja się naprzód popłakałam strasznie i potem zasnęłam na tej pustej podłodze. Czyli w domu nie było niczego? No, zostawili to, co dla dzieci, bo miałam wtedy dwoje dzieci. Co dzieci muszą zostawić do spania, do odrabiania lekcji i tak, a wszystko inne zabrali. No i nad ranem się obudziłam i pomyślałam sobie, z samego płaczu nic nie będzie, trzeba coś robić, prawda? A nie miałam wtedy ani grosza. Posłałam syna do sąsiadki, żeby pożyczył 20 zł. Żeby było coś do jedzenia. Żeby kupili sobie kilo chleba i kostkę masła i mają to cały dzień jeść. A ja poszłam załatwiać biznes, bo myślę, z pensji pielęgniarskiej wtedy bardzo mało się zarabiało. Nie uczyłam dwoje dzieci. A wiedziała pani, co to ma być za biznes? Nie, nie wiedziałam jeszcze. No, a co numer? Nie wiedziałam, ale tak poszłam do mojej mamy koleżanki. Ona miała coś wspólnego z biznesami, bo w Drogach i Mostach pracowała i tam wynajmowała prywaciarzom miejsce pod różne kioski, stragany i tak dalej. Czy wiedziała, co, gdzie można robić? Tak, tak. I mówię, Hania, nie martw się, ja cię zaprowadzę do mojego kolegi, on ci coś wymyśli tu. Wtedy były dzielnicowe takie wydziały przemysłu i handlu. I zaprowadziła mnie do tego pana Pińczewskiego. No i wymyślił rzeczywiście? I on tak mnie wypytał. A ja tak sobie pomyślałam, że tu na Zawalnej byłoby dobre miejsce, dlatego że dzieci by do mnie przychodziły, bo mieszkałam na Obornickiej. Czyli blisko by było. Blisko, a jak będę miała coś na drugim końcu Wrocławia, to tych dzieci nie będę widziała w ogóle, nie? No i tak, i też pomyślałam sobie o tej lodziarni, co była kiedyś przy Legnickiej. Pamięta pan Grek prowadził tam. No i myślałam, co zrobię sobie taką tą plackarnię, plackarnia. Czyli placki? Natrę ziemniaków i będę smażyła placki. Zwłaszcza, że kapitał założycielski jak na razie 20 zł. Tak, tak, nie, już nic. I wie pan co, że... Ale kierownik mnie zapytał, a jaką sumą pani dysponuje? A ja sobie tak nagle pomyślałam, jak powiem, że nic nie mam, to powie, że wariatka, nie?
I strzeliłam, no 400 tysięcy. On mówi, no to już taki mały barek może pani zrobić. Ale mówi, ale niech pani nie robi plackarnie, bo będzie śmierdzieć na całej pętli. I wszyscy będą panią przeklinać. A niech pani zrobi bar kawowy. Tam poszperał w tych swoich przepisach, ale niech pani zrobi bar kawowy. No to dobrze. No i wracam od niej i umówiłam się, że za tydzień do niego przyjdę z architektem, który zaprojektuje. Idę od niego i spotykam taką panią, która miała warzywa, owoce tu na, tam na Zawalnej. I, a znałyśmy się, bo robiłam u niej zakupy. I mówię, wie pani, znów mi dołożyli domiar. Ja sprzedam połowę tego sklepu, bo mówią, że mam duży sklep i ciągle mi domiary dają. Sprzedam połowę sklepu i będę na pół przedzielę, będę miała magazyn i sklep i nie będą mi tych domiarów dodawać. A ja mówię, no to ja od pani to kupuję, bo to było przy samej pętli. Idealne miejsce. Tak, myślę, tramwaj podjeżdża, wszyscy do mnie, nie? Pani Aniu, ale jest jeden problem. Na razie to pani nie ma tych 400 tysięcy, o których pani mówiła. Nie mam. Nic nie mam. Ani architekt, nic nie mam. Ale jest lokalizacja. Nic nie mam. Jest dobra lokalizacja. Ale pomyślałam, tak, tak, tak. No, a lokalizacja sprawa najważniejsza, nie? No i proszę pana, i zaczęłam myśleć, do kogo by tu iść pożyczyć, bo to nie były takie czasy, jak teraz pójdziesz do banku nie, i mogą ci dać... Trzeba było mieć dobrego znajomego. Tak, tak, a ja nie miałam nic, no, ja ani w urzędzie, ani bałam się w ogóle wszystkich urzędów, bo ja tylko w szpitalu pracowałam. No i proszę sobie wyobrazić, że tak zaczęłam tych swoich klasyfikować znajomych i proszę sobie wyobrazić, że do kogo się zwróciłam, to nikt mi nie odmówił. I zebrałeś tych 400 tysięcy? Nie, 400 nie było, ale to tak sukcesywnie, nie? Mnie te 400 nawet nie było potrzeba na to. No dobrze, ale no. Po jakim czasie udało się pani to otworzyć? To po pierwsze, a po drugie, no przecież pani nie miała bladego pojęcia, pani Aniu, jak sama pani mówi o tym, nie, jak to robić. Nie miałam. I zaczęłam, i pożyczyli mi jedni i to sobie od niej kupiłam. I wtedy moja mama mi dołożyła 20 tysięcy. I od niej pożyczyła mi to, co mama dołożyła, to było na wykup, to połowę lokalu. Mhm. To była tu sala już, ale trzeba było zaplecze jeszcze dobudować. No i później idę do drugich i też mi pożyczyli, dobudowałam to zaplecze. No i później kupiłam tylko stoliki, ladę taką chłodniczą starą i stary ekspres do kawy. I tak otworzyłam ten bar kawowy. Pamięta pani pierwszą kawę, czy pierwsze coś, co pani podała swoim klientom? No kawa. Kawa. Kawa była, lodów jeszcze nie miałam. Ale w ogóle można było kawę zdobyć wtedy, kupić? Tak, tak? Wtedy jeszcze, to były czasy gierkowskie, to jeszcze nie było źle z zaopatrzeniem. No i potem, no ale przyszła, idzie jesień, a tutaj na kawie nie wyrobisz, nie? Biznesu wielkiego nie ma. I ludziom trzeba oddać. No i idę do tych, co już się termin zbliża i mówię, że jeszcze nie mam. Nie martw się, jak będziemy potrzebować, to powiemy. Nie martw się. No i się nie martwię. I dlatego tak zawsze mówię, ciesz się, jak twoi znajomi się bogacą. Nie zazdrość im. Bo w razie czego jest gdzie szukać pomocy, a jak wszyscy będziemy dziadami, to nic nie zrobimy. Jeszcze musieli panią lubić, skoro ufać pani, skoro pani pożyczyła. No tak, no na pewno, nie? I potem przyszedł ten kierownik kiedyś do lokalu, no i mówię do mojej pracownicy, takiej starej lwowianki, co szefowa taka bez humoru, a ona mówi, pani naczelniku, ona do niego mówi, a pani naczelniku, a z czego ma się cieszyć? Ona nie ma z czego wypłaty nam zrobić. A on tak coś pod nosem pomruczał, to niech jutro do mnie przyjdzie. Ja do niego przychodzę, a on mi daje koncesję, bo wtedy koncesję trzeba było mieć na piwo i alkohol, tylko bez wódki czystej. No to... A czyli wódki, kolejna pomoc na dłoń. Tak, tak. Bez wódki czystej. Wódkę czystą mogą mieć, tylko robić koktajle. Drinki takie same. To było dużo za tak, to bardzo dużo. No przecież to już tak zaczęło mi się poprawiać. Później zaczęłam przywozić sobie lody z Cyburskiego w termosar.
No, ale to do tak, dzisiaj jest ta ludziarnia. Tak, właśnie. Tak, jest, ale inny właściciel, bo to już dawno posprzedał. Wtedy to jeszcze przedwojenny cukiernik prowadził, bardzo dobre lody były. No i tak jakoś powoli, powoli, a dobrze zaczęło mi się dziać, jak kupiłam sobie maszynę do lodów pierwszą. No ale umiała pani robić lody? Nie. I na przykład nie umiałam robić, nic nie umiałam robić. Nie umiałam robić kawę mrożoną. Poszłam do cukierni na Nowym Targu. Tam robili kawę mrożoną na wszystkie cukiernie z PSS-u. I pytam cukiernika, ja nie wiem, pan powie, jak się robi kawę mrożoną. A on mówi tak, ugotuję sobie pani kawę. A ja mówię, i trzeba ją odcedzić. On mówi, nie, bo nie będzie miała aromatu. No i potem pani doleje tam. A już miałam taką maszynkę do kawy mrożoną. To taka jak do lodów, tylko krócej, mała. A ja mówię, no i a kiedy śmietanę wlewać? On mówi, od razu. No to jak przyszłam, tak zrobiłam. I 22 lipca, kolejka tak już pod drzwiami stoi. Ja otwieram tej kawy, narobiłam, ludzie rzucili się na tą kawę. Świętopaństwowe wszyscy przyszli. Tak, tak. Rzucili się na tą kawę i nagle mi wszyscy zwracają tą kawę i krzyczą, no taka kawa, jeszcze w życiu takiej kawy nie piłam już, bo te nie odcedziłam. Fusów, to te słomki się zatykały tymi fusami. Od razu wziąłam, wlałam śmietanę, to się masło zrobiło, wiesz. No i ja wycofałam całą tą kawę na drugi dzień. Idę do innego cukiernika, on mówi, no pewno, a czemu pani nie odcedziała? No i tak się nauczyłam metodą prób i błędów. Ludzkiej życzliwości. Tak, tak, tak. No i właśnie ja mam to do ciebie, że jednak spotykam się wszędzie z ludzką życzliwością. Mało jest, spotykam się, żeby ktoś był dla mnie niedobry. To ciekawe, co pani mówi. No naprawdę. Ale mówi pani też o tym, no, że... pan na przykład. Pani zawsze lubiła. No właśnie. Ja nigdy mogę sobie pozwolić na to, bo to w końcu jest nasz kanał, na odrobinę prywaty. Rzadko jadam lody, ale jeżeli już, to tylko pani Ani. Ale pani też, poza tym nauczyła się pani robić lody, ale też pani ma w swoim życiorysie takie trzy etapy, po którym większość z nas by się załamała. I o to tak naprawdę chciałem pani zapytać. Ja znam tę pani opowieść. Bo ten pierwszy upadek, kiedy musiała pani znaleźć sposób na swoje życie, to było zaledwie pierwszy, prawda? Tak, tak. Ale potem były jeszcze kolejne. Takie trudne momenty. Co pan ma na myśli? No, kolejnym momentem był przecież... wszystkie upadki Anny Barto. Tak naprawdę. Była powódź, była pani choroba, były inne rzeczy. I o to tak, chcę pani tak, zapytać. Tak, tak, tak. Tak. Co było najpierw, choroba czy powódź? Choroba na przykład. Choroba na przykład. No tak czy inaczej, tak. Chciała nam pani uciec do Australii? No, byłam w Australii, już miałam stały pobyt. Otworzyłam też tam lodziarnię na Złotym Wybrzeżu. W Brisbane, a tam sezon przez cały rok trwa? Tak, tak. Brisbane to jest miasto, a Złote Wybrzeże to jest co innego. Tak. Mieszkaliśmy w Brisbane, teraz córka też pracuje w Brisbane, ale mieszka na Gold Coastie, to jest Złote Wybrzeże. No i tam zrobiliśmy też lodziarnię. A co panią tam zaniosło? No bo dzieci. Wyjechały wcześniej, tak, nie? W czasie Solidarności, ta duża emigracja, co była, to syn wyjechał. I później córka do niego tam pojechała w ramach łączenia rodzin. A pani postanowiła do niej dołączyć? A ja pojechałam przed tym, z mężem pojechaliśmy, byliśmy pierwszymi rodzicami, którzy odwiedzili tą nową emigrację. Cała nowa emigracja na lotnisku nas witała, bo to wtedy jeszcze każdy był ciekawy wiadomości z Polski, nie? I tak się zakochałam w tej Australii, że postanowiłam wyemigrować do Australii. No ale córka moja... Czy sprzedała pani tu wszystko, tak? Jeszcze nie, bo to wróciłam i zaczęłam córkę namawiać, żeby wyjechała, a ona nie miała zamiaru wyjeżdżać nigdy. Niech mi usiada spokój, ja nigdzie nie mam zamiaru wyjeżdżać, bo ona studentką jeszcze wtedy była, prawo studiowała. I proszę pana, i działała w tej naszej parafii, w tej oazie. Miała swój świat. I miała swój świat tutaj i nie chciała wyjeżdżać. Ale ja jej tak codziennie o tej Australii. Nie chciała pani dziurę brzuch. Ona w końcu powiedziała, a niech mama załatwia, najwyżej wrócę. No i jak pojechała, to już nie wróciła. Ale pani wróciła. Ironia. I teraz los mnie skarał, bo jestem sama. Nikogo nie mam. Ale pani Aniu, pojechała pani do Australii, ale tam... Wszystko było na dobrej drodze, ale jednak pani wróciła tutaj. Dlaczego? Bo dlatego, że zaczęłam się tam źle czuć. Tak, głowa mi bolała,
jakaś osobowość mi się zmieniła, taka lękliwa się zrobiłam i mój mąż uważał, bo ja już na stałym pojechałam, a mąż jako turyst, na wizie turystycznej, bo mój mąż był sędzią. I mówi, ja tu nie rzucę wszystkiego, bo jak potem, jak nam się tam nie powiedzie, to już nie mogę wrócić. Wszystko zerwane. I jak tobie się tam ułożę, to ja wtedy pozałatwiam swoje sprawy i dojadę. No i tak, no bardzo się zmieniłam. I on uważał, że mnie ten klimat nie odpowiada. Mówi, jak ty się tak tu zachowujesz, to nie mamy co tu robić. I wróciliśmy z powrotem. Mhm. No i potem jeszcze tu zrobiłam tą fabryczkę lodów w Jagodnie. Tak. No i wtedy dostałam ten atak. I okazało się, że miałam guza mózgu. I dlatego, nowotwór mózgu, tak? Tak, bo dlatego taka się zmieniłam, bo były uciski już na mózg. I osobowość mi się tak zmieniała. No i to była kolejna trudna chwila. No i właśnie, jak dostałam ten atak, no to... Szpital, operacja. Tak, w wojskowym szpitalu miałam operację i okazało się, że to nie był złośliwy. I dlatego żyję. Dlatego pani go pokonała. Tak. Podnosi się pani po raz kolejny. Tak. To nie był złośliwy. Ale co, i potem długo pani wracała do siebie po tym wszystkim? No, to trwało trochę, rehabilitacja i to wszystko, to trochę trwało. No i potem znowu firmę pani wydźwignęła, już postanowiła pani zostać. Tak. No i wtedy powódź mi na Kozanowie złapała. 97 rok, czyli trzeci upadek Anny Bart. Tak. Tak, i dlatego tu otworzyłam lodziarnię, żeby się jakoś, bo tam miałam 3 metry wody przez tydzień. A to był jedyny lokal wtedy? Jeden, tak. Tam miałam produkcję i sprzedaż. Tam zdaje się, pani miała wszystkie nowe maszyny, pani tam wtedy kupiła, prawda? Tak, wszystkie nowe maszyny. I proszę pana, zrobiłam pierwszą produkcję, dałam lody do badania do sanepidu, zanim wróciły, to powódź przyszła. I wszystko poszło. Tylko jedna maszyna mi się uratowała, ta stara, która nie miała elektroniki. A bo z elektroniką wszystko poszło. No. A jednej bezsennej nocy wymyśliłam, że zrobię w domu, bo co mam kredyt i tak dom pod zastaw kredytu, nie będę spłacać, to mi zawiorą. No. I tak. A jak to jest z pani Aniu, że pani, coś takiego w pani jest, że pani za każdym razem chwila przerwy, trzeba działać. Skąd się to w pani bierze? No bo ja nie dopuszczam do siebie nic innego. Trzeba coś myśleć, coś wymyśleć, żeby się podnieść, nie? Czyli optymizm i siła życiowa, tak? Siła wewnętrzna. Może taką optymistką nie jestem, ale nie lubię się poddawać. Nie lubi się pani poddawać, czy bierze pani rzeczy na chłodno, stąd się wzięły lody, lubi pani lody tak w ogóle? Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Że co? Lubi pani lody? Lubię. I sama pani też je to co jest pani robiła? Przynajmniej próbuję każdy nowy produkt. No właśnie, ale jak to spróbować? W ofercie jest 50 smaków? No tak, na raz 50 nie wystawimy, bo nie ma tyle miejsca, ale się wymienia. Teraz mamy 4 nowe smaki. Byłam na targach lodowych w Katowicach, no i tam były różne propozycje, to 4 smaki wybrałam. Czyli ciągle coś nowego pani wprowadza, no, tak? Trzeba. Ale bo w tej chwili można powiedzieć, że lodziarni jest całe mnóstwo, pojawia się ich mnóstwo. Teraz nowe 4 w rynku powstały. Nowe 4? No. No tak, ale przyciągają klientów, że jakieś rzemieślnicze, że naturalne. No tak, ale pani sanepidu mówi, pani Aniu, tak jak pani, to już nikt lodów nie robi. Te wszyscy to naturalne piszą, no to w zasadzie są naturalne, ale z proszku. No co, pani nie robi z proszku? Ja nie robię z proszku. Ja robię tak, jak robiłam 48 lat temu. Rano podjeżdża samochód z mleczarni, przywozi świeże mleko, śmietany i robię pasteryzację, później jest schładzanie, później jest kremowanie i to trwa 24 godziny, zanim ja wleję do maszyny do kręcenia lodu. No właśnie, ale przeskoczyliśmy przez jedną ważną rzecz dla mnie. Wróć do tego, ja dalej będę jadł lody. Tak, pozwolę sobie wrócić, a te pierwsze lody, bo mówiła pani, że najpierw przywożone w termosie, ale te pierwsze lody, które zaczęła pani robić. No właśnie. Skąd przepis, skąd pomysł, skąd produkty? Przyszedł znajomy i mówi do mnie, Hania, ja mam taką maszynę do lodów, ale nie mam gdzie wstawić. Wstawię u ciebie i będziemy mieć po 50%.
No to dobrze, ale to był automat do lodu. Czyli to takie kręcone tak, mosty, kręcony, tak? Ta maszyna była nerdowska. Ja mówię, dobrze. No lody nerdowskie? Fajnie. Nie, maszyna nerdowska. No i robimy. I to się z proszku robiło. Jeździłam do Zgorzelca po proszek, bo tam była fabryka proszku do lodów. No to proszek, odważasz proszek i wlejesz wody i zmiksujesz i to gotowe, nie? No tak, normalnie proste. Tak. I robiłam już tego, no ale ciągle chciałam robić te lody prawdziwe. No i potem jak już... I jednego razu on powiedział, że jemu się to nie opłaca, bo on lubił większe biznesy. To wiesz, rób sobie sama, a maszyny mi spłacisz, jak będziesz miała. No to dobrze. To już potem... I tak się zaczęło? Tak, ja robiłam też duże kolejki do tych lodów. A pamięta pani, jakie były smaki na początku? No ja robiłam dwa. Śmietankowe i kakaowe na przykład. Czyli to co dzisiaj, że 40 rodzajów, tak? Tak, ale to było, bo z maszyny dwa smaki mogło wychodzić. No. I proszę pana, i potem sobie składałam na tą maszynę. No, kupiłam używaną taką, bo to nie było gdzie nowej maszyny kupić. Używaną maszynę do lodów kręconych. No i zaczęłam robić te. No to też poszłam do jednego cukiernika, pytałam, jak to się... Obcego zupełnie, tak? Tak. On powiedział mi, jak się robi. I ja zaczęłam robić tak. Kupowałam lody w najlepszych lodziarniach i dawałam ludziom do próbowania te i moje, nie mówiąc, które moje. I takie te próby robiłam dotąd, aż powiedzieli, że te moje są najlepsze. Kontrola jakości. Te wybierali w ciemno. Tak, w ciemno wybierali. I dopiero wtedy można było sprzedawać? Wtedy zaczęłam już produkcję i sprzedawałam. No. No i tak. A czy to prawda? Muszę panią zapytać, bo też nie ma z panią już takiego pracownika, który zawsze to był. Czyli psa Cybusia przez wiele lat. Pani pracownice mówiły, że kontrolą jakości zajmował się Cybuś. Jak jemu smakowały lody, to były sprzedawane, jak nie, to nie. To prawda? Nie, no gdzie tam. O, chociaż, nie, wie pan, jak kupiło się lody, takie próby robiłam. Kupiłam lody w jakimś zakładzie i moje, i dałam mu. On jak wyczuł chemię, to nie jadł. Nie jadł. Żywy tester, tak? Proszę? Żywy no, tester. Szkoda, że my ludzie nie mamy takiego zmysłu. Tak. Bo one mogą być smaczne, ale nie są zdrowe. Tak, niech nam pani powie w takim razie, a jakie są pani ulubione? Te, które pani dla przyjemności zjada. No, różowy grejpfrut, teraz słony karmel. A inspiracje skąd pani bierze na nowe pomysły? No to różnie. I sama wymyślam, i czytam książki na ten tematy. I jak jestem w świecie, no po raz pierwszy usłyszałem, że są targi lodów. Wybieram się na marcu? Jako testerzy, tak. Co roku w marcu są te targi w Katowicach. Pierwsze są w Warszawie, to raz tam byłam, ale to za daleko, bliżej do Katowic. To jest to samo. No i tak jakoś. A to jest też tak, że jak pani gdzieś jedzie, widzi pani lodziarnię, musi pani do niej pewnie zobaczyć? Pewno. Na przykład na internecie wyczytałam parę lat temu, że najlepsze lody są w Paryżu, na wyspie z Świętego Ludwika. Robi na stoły królewskie, naturalne, wszystko. No to ja bardzo chciałam te lody spróbować. Przyleciała do mnie córka z Australii, a ona zawsze wykupuje mi bilet, że ja ją odprowadzam z powrotem do pierwszej przesiadki. I akurat wtedy do Paryża. I ja się tak ucieszyłam. A ona myślała, że ja się tak cieszę, że ją odprowadzam, a ja się cieszyłam, że spróbuję te lody. Legendarne. No. No i rzeczywiście, jesteśmy w Paryżu. Córka i wnuczka, bo to wnuczka to inna historia, bo też taką mam naprawdę, jakieś złote dziecko. Pięknie mówi po polsku przede wszystkim. No i też Ania. I też Ania, tak. I proszę pana, córka po muzeach chce chodzić, a ja po lodziarniach. Pierwszy dzień... Konflikt interesów. Tak. Pierwszy dzień pojechała z wnuczką do Disneylandu, bo jej obiecała, a ja sobie po lodziarniach, ale nie jeszcze tamtej nie znalazłam. Tej ulubionej nie? Nie, tylko... No to bo tam włoskie były lodziarnie, takie inne. Na drugi dzień wróciła, to polecieliśmy do Lourdes, a
A trzeci dzień już szuka tej lodziarni, znalazła na internecie i jedziemy tam na wyspę Ludwika, patrzę, kolejka stoi, bo pisało na internecie, że nigdzie nie ma kolejek, a tam kolejka. Ja mówię, Kaśka, to chyba tu. Chodzimy tam, siadamy, bierzemy sobie lody, tak jak tutaj, do pucharka, tylko bez żadnych dodatków, bo chciałam smak sprawdzić. A Ania, moja wnuczka, to ona jadła tylko lody cytrynowe wtedy. Ja mówię, Ania, czemu innych nie jesz, bo ja nie lubię. A jadłaś, a próbowałaś? Nie, ale ja wiem, że nie lubię. I tam też sobie wzięła cytrynowe. Zaczęła jeść i wołała całe szczęście, że po polsku. Babcia, przecież twoje lepsze. No i to było szczęście babcia. No i ja próbuję te lody i rzeczywiście, ja wyczuję zaraz. I widzę, czuję, że rzeczywiście to, co on deklarował, to jest. Są naturalne, dobre, bez żadnej chemii, nic jest. No ale takie same jak moje, bo on też stary człowiek i miał wtedy 92 lata. Ten właściciel. Tak. I robił taką metodą, jak się dawniej robiło. Czyli można powiedzieć, że jest łączność między Wrocławiem a Paryżem. Tak. Wspólnym mianownikiem jest smak lodów. Tak. Także rzeczywiście. I nawet moja Malaga lepsza była, stwierdziłam. Może więcej Malagi dodaję, nie? To dlatego. No, także byłam zadowolona. Skoro mówimy o lodach za granicą, zdarzyło mi się być w Moskwie zimą i widziałem, jak przy minus 30 stopniach ustawiała się kolejka i ludzie jedli lody na zewnątrz, na ulicy. Tak. I to był fenomen. Tak. Dlaczego akurat tak? I mieli lody, dobre lody, wie pan? Ale czy one nie szkodzą zimą w takim razie, czy nie przeziębiamy się? No bo my jesteśmy przyzwyczajeni jeść w lecie. Podobno nawet na lody wskazane jest. Ja przy chorobach gardła wskazane jedzenie lodów. Tak, a ja... No. Czyli powinniśmy przedłużyć sezon? No daj Boże, żeby się przedłużył, bo w tym roku się skrócił. Pani Aniu, to ile lat już pani się tym zajmuje? 48. Kawał czasu. Czekamy w takim razie na 50. rocznicę. 50. Ale dzisiaj, bo... Pan był u mnie na 45, tak? Byłem, tak. 45 i zapraszam się już na 50. No, ale na razie, pani Aniu, to my mamy ważniejszą sprawę. Przez przypadek zupełnie nie widzieliśmy. Te róże pokazują nam, że dzisiaj jest szczególny dzień, bo pani ma dzisiaj urodziny. Tak. Życzymy pani, żeby kolejne 48 lat przebiegło jeszcze lepiej. Nie daj Boże, żebym no, taka... Mamy dla pani skoro spotykamy się w maju, to ma się dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Moje ulubione kwiatki. Naprawdę? Tak. No konwalie to są czyli piękne. Czyli liczymy na lody konwaliowe teraz? Tak. Bo to trucizna, Artur. 51 smak. To trucizna, ale mam takie pytanie na koniec. A nie chodzi pani po głowie, że pora odpocząć, iść na emeryturę? Nie. Nie znam słowa emerytura. Nie. Być na emeryturze i chodzi poznawać smaki lodów. To po co? Ja znam wszystkie. Tym optymistycznym wie pan, akcentem. Że praca to... Ja myślę, że moja sprawność jest związana z moją pracą. Jak człowiek pracuje, lubi to... Wymyśla ciągle nowe rzeczy? I, no co ja bym robiła, jakbym nie pracowała? Mnie by wszystko bolało zaraz. No. A tak to nie ma pani czasu. No. Lody były tylko pretekstem do rozmowy, a dostaliśmy mnóstwo pozytywnej energii. I wiedzę taką, ja sobie nie na razie nie wyobrażam życia bez pracy. Czyli możemy powiedzieć, pani Aniu, że przepis na życie, szczęśliwe i zdrowe życie to jest praca i lody. Niekoniecznie lody, różne są prace, nie? Różne upodobania. I serdeczni ludzie wokół. Tak. Ludzie to ważna sprawa, tak. Moja wnuczka, moje dzieci się do biznesu nie nadają. Natomiast wnuczka przyjechała tu i rano mówi, babcia, ja będę pracować. Ja mówię, no to pracy. Poszła na dół, przebrała się po służbowemu, stanęła na kasie. Dziewczynki mówią do niej, Ania, ty nie dasz rady, bo przecież ty nawet nie znasz dobrze polskich pieniędzy. Ona mówi, spróbuj, jak nie będę coś wiedziała, to zapytam. No i wieczorem przychodzi do mnie i mówi, zobacz babcia, wszędzie mam zero. Wszystko jej się zgadzało. Musiała pojechać ze mną na każdy punkt, wszędzie widziała, co się robi, jak się robi. Nawet takie drobiazgi w jednej lodziarni, mówi, babcia, tam trzeba przebrać owoce, bo już niektóre się psują. No. Czyli pani Aniu, mówiąc krótko, szansa na to, że lody Barton nie zaginą i że Anna Barton
Być może ta nieco młodsza będzie dalej pilnowała rodzinnego interesu. Kiedy ona nie jest Barton. Ale mówię w cudzysłowie, to jest wnuczka. Tak. I wie pan, że ona by się nadawała, tylko czy ona zechce Australię zostawić, to nie wiem. I proszę powiedzieć, Anka, jak nas obejrzysz, to się nie wygłupiaj, wracaj sobie do Australii, robić lody we Wrocławiu. A my pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i dalej wracamy do jedzenia naszych lodów.